Musimy sięgnąć do 2020 roku. Wówczas Aleksandr Łukaszenka sfałszował wybory prezydenckie i utrzymał władzę wyłącznie dzięki wsparciu Kremla. Całkowicie uzależnił się od Rosji. Gdy udostępnił Rosji terytorium Białorusi i jej całą infrastrukturę wojskową, doszło do niemilitarnej okupacji. Bo wojenna okupacja następuje wtedy, gdy toczy się bitwa, a kraj mimo walki przegrywa. Rosyjskie siły weszły za zgodą Łukaszenki, nielegalnego przywódcy Białorusi, umożliwiając atak na Ukrainę z naszego terytorium. Naruszył konstytucję i doktrynę wojskową, porozumienie o przyjaźni i współpracy z Ukrainą, umowę dotyczącą granicy państwowej. Nie mówię już o prawie międzynarodowym. Łukaszenka nie ma wpływu na działania rosyjskich sił na Białorusi. Wydaje tylko milczącą zgodę. Został marionetką Kremla. Uznanie terytorium Białorusi za okupowane będzie oznaczało, że żadne porozumienie zawarte przez Łukaszenkę z Putinem nie będzie wiążące w świetle prawa międzynarodowego. Na przykład, gdyby dyktator zgodził się na przyłączenie części czy całego kraju do Rosji, mielibyśmy też podstawy domagać się, by okupant opuścił terytorium Białorusi. Narzędziem presji mogą być sankcje. A te, które zostały nałożone na Rosję z powodu agresji na Ukrainę, nie powinny być zniesione, dopóki Rosja nie wycofa swoich sił z Białorusi. Od dłuższego czasu mówię o tym, że powinniśmy stworzyć białoruski rząd demokratyczny. Swiatłana Cichanowska po aktywnych konsultacjach pierwszego dnia po wybuchu wojny w Ukrainie wystąpiła z deklaracją polityczną. Minęły już 2 miesiące. Niestety wciąż nie ma decyzji o utworzeniu takiego gabinetu. Liczę na to, że Cichanowska podejmie taką decyzję i dojdzie do zawarcia umowy koalicyjnej wszystkich demokratycznych sił Białorusi. To byłby organ władzy, który mógłby reprezentować interesy Białorusinów, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę i wyjechać za granicę. To już setki tysięcy ludzi. Ale też interesy białoruskiego społeczeństwa, które znajduje się dzisiaj de facto w lagrze. To zablokowałoby kontakty Łukaszenki ze światem zewnętrznym i przyspieszyło jego upadek. Od września 2020 roku byłem zwolennikiem inauguracji Cichanowskiej, na którą zagłosowali Białorusini, ale ta decyzja zależała wyłącznie od niej. Czas mija i dzisiaj musimy jak najszybciej powołać gabinet, na czele którego powinna stanąć Cichanowska. W historii Polski też był rząd na uchodźstwie, ale liczę na to, że nie będziemy musieli czekać 50 lat na niezależność. Dojdzie do tego znacznie szybciej. Nie możemy walczyć o władzę bez utworzenia instytucji władzy. Jutro zabraknie Łukaszenki i kto jego zastąpi? Mianowani przez dyktatora obecny premier Roman Galeuchenko, czy szefowa Rady Republiki Natalia Kaczanowa, czy możemy im zaufać? Nie. Stery rządzenia powinny przyjąć rząd na czele z Cichanowskiej, która ma wotum zaufania narodu białoruskiego. Takie rozwiązanie byłoby logiczne, zgodne z prawem i miałoby największą szansę na uznanie międzynarodowe. Musimy uniknąć anarchii. Kwestia okupacji może być rozwiązana w wyniku twardej i zasadniczej polityki państw Zachodu. Rząd demokratyczny na uchodźstwie będzie walczył o taką politykę. Nie mogą zdjąć sankcji z Rosji, dopóki jej wojska będą na Białorusi. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Pewnego dnia rządy Łukaszenki się kończą z powodów fizjologicznych, politycznych bądź społeczno-ekonomicznych. W tym samym momencie władzę przyjmuje rząd na uchodźstwie, a na ulicy białoruskich miast wychodzą miliony ludzi. Czy rosyjskie wojska znajdujące się w naszym kraju zaczną strzelać do Białorusinów?
Niestety to możliwe, ale tu już będzie sytuacja krytyczna dla władz Rosji. Rozpoczną drugą wojnę, tymczasem w obronie Ukrainy walczy już białoruski batalion imienia Konstantego Kolinowskiego. Tworzony jest pułk Pogoń. Jestem przekonany, że ci białoruscy bohaterowie walczą zarówno o niepodległość Ukrainy, jak i Białorusi. Mogę przypuszczać, że jutro będą też gotowi do walki wewnątrz Białorusi, w ostateczności, jeżeli to będzie konieczne. Partyzantka już trwa. Dochodziło do wielu przypadków dywersji na kolei. Jest ogromna nienawiść do Łukaszenki i pytanie, kiedy ta nienawiść przybije barierę strachu, który zapanował przez ponad półtora roku nieustających represji. To dla nas ważna sprawa, ale tworzymy go nie dla Warszawy, Londynu, Brukseli czy Waszyngtonu. Tworzymy go dla społeczeństwa białoruskiego, po to, by Białorusini mieli instytucje władzy, które będą reprezentować ich interesy i ich bronić. Pragną tego Białorusini, którzy są już za granicą, jak i ci pozostający w kraju. Zdają sobie sprawę z tego, że de jure uznanie może być wtedy, gdy taki gabinet zacznie pełnić swoje funkcje wewnątrz Białorusi. Ale de facto uznaniem będzie też to, że przedstawiciele rządu już będą przyjmowani przez przywódców europejskich stolicach. Czy może być inaczej? Nie sądzę. Dopóki Rosja będzie silna, nie wierzę w podpisanie jakiegoś porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo Ukrainy. Bo gdyby zaczęła się kolejna wojna i Rosja po raz kolejny najechała na Ukrainę, inne państwa będą oceniać ryzyka dla siebie, patrząc na kondycję Rosji. Jeżeli Rosja będzie silna i rządzić będzie Putin, nie sądzę, by gwarantujący bezpieczeństwo dotrzymali swoich obietnic. Ale jeżeli będzie demokratyczna i silna gospodarcza, to nie będzie wojny. Od tego, rzecz jasna, zależy los Białorusi. Obawiam się, że Putin w poszukiwaniu sukcesu i dla spełnienia swoich imperialnych ambicji zechce sprezentować Rosjanom Białoruś. Stoimy dzisiaj przed dużym wyzwaniem. Niestety, o Białorusi dzisiaj już nikt na Zachodzie nie wspomina. Dzisiaj trzeba zrobić wszystko, by ukarać dyktatora i pociągnąć go do odpowiedzialności, postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Europa ma dużo narzędzi, które już dzisiaj powinna uruchomić. Wprowadzając sankcje wobec Rosji, pozostawia Putinowi możliwość obejścia tych sankcji poprzez Białoruś. Wobec Łukaszenki muszą być takie same restrykcje. Po pierwsze, muszą uderzyć w rezerwy walutowe Białorusi. Powinny pojawić się sankcje na przykład na wydobywanie na Białorusi ropy. Bo nie zdziwiłbym się, gdyby Łukaszenka zwiększył nagle eksport, sprzedając rosyjską ropę jako białoruską. Po drugie, poszczególne kraje powinny ruszyć ze sprawami karnymi przeciwko reżimowi Łukaszenki za tortury wobec Białorusinów. Oskarżyć go też o przestępstwa przeciwko Ukrainie. Po trzecie, nie powinno się dopuszczać do żadnego dialogu z Łukaszenką, by go nie legitymizować i nie demotywować białoruskiego społeczeństwa. Postulaty narodu białoruskiego są niezmienne. Uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, zaprzestanie represji, wyprowadzenie rosyjskich wojsk, a dopiero potem możemy rozmawiać o nowych, wolnych wyborach. W przeciwnym razie mamy błędne koło. Świat przerabiał to z Łukaszenką już 5 razy. Miało to sens? Co prawda wcześniej Europa nie wprowadzała dotkliwych sankcji z myślą o narodzie białoruskim. Myślało głównie
osobie. I dowodem na to są sankcje, które wprowadzone po uziemieniu samolotu Ryanaira, po kryzysie migracyjnym na granicy. Więc niech uderzą mocnymi sankcjami nawet w swoim interesie, bo jak tego nie zrobią, na Białorusi pojawi się broń nuklearna.